Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy długi weekend, wszystkie dobre miejscówki są obstawione, ale znalazłem bardzo ładny wjazd do lasu, gdzie mamy dość spory zakres dynamiczny. Dzisiaj zobaczymy sobie, jak wygląda porównanie tych dwóch dronów. Gdyby ktoś z Was zapytał mnie lub ktoś znajomy, którego drona wybrać, czy dwójkę Pro, czy R2S, powiedziałbym tak, zależy do czego Ci jest potrzebne i zadałbym serię pomocniczych pytań. Dzisiaj w tym materiale postaram się omówić maksymalną ilość cech, które wyróżniają te oba drony. Pokażę, który jest lepszy, w jakim zakresie i postaram się dać Ci maksymalną wartość, jeżeli chodzi o wybór jednego z nich. Zatem zaczynajmy. Jeżeli popatrzymy na te dwa drony, na pierwszy rzut oka widzimy różnicę. Dwójka Pro jest dużo cięższy, mniej więcej 2/3 dwójki Pro stanowi R2, czyli 600 gramów, 900 gramów. To samo dotyczy akumulatorów. Tu mamy akumulator 4S, tutaj 3S. Pojemność akumulatora 3850 mAh, tutaj 3500 mAh. I teraz słuchajcie, w konsekwencji czas lotu okazuje się, że jednak dwójka Pro ma trochę lepszy, parę minut lepiej lata. Ten ma intensywne chłodzenie i dużo energii pobiera też akumulator. Jeżeli chodzi o silniki, odporność na wiatr, uważam, że 2 Pro jest zdecydowanie lepszy. Ma naprawdę pancerne silniki i to widać wyraźnie. Zresztą rozmawiałem też z serwisem, rozmawiałem z Pawłem Siwieckim i mówi, że zdecydowanie, jeżeli patrzymy na trudne warunki pracy, to faktycznie dwójka Pro. Także Mavic 2 Pro może sprawiać wrażenie faktycznie drona, który jest cięższy, solidniejszy, który radzi sobie lepiej, bo faktycznie temperatura do minus 10 jest minimalna temperatura dopuszczona według specyfikacji. To są te cechy, które sprawiają, że wiele osób się decyduje. Natomiast tu w nowym dronie już mamy na przykład mocniejszy zasięg, dlatego że jest OcuSync O3, który daje nam realny zasięg powyżej 12 km. Nie wiem, czy ktoś będzie tak daleko latał, ale jakość transmisji jest zdecydowanie lepsza. O3 weszła już z dronem DJI FPV i to jest drugi egzemplarz tego producenta, który ma właśnie to rozwiązanie, jeżeli chodzi o transmisję. Patrząc na funkcjonalność i budowę dookoła, dwójka Pro ma czujniki z każdej strony, zarówno z boku, jak i z góry, z tyłu, u dołu i z przodu, natomiast R2S, jemu brakuje czujników z boku. Jeżeli wykonujemy manualne krążenia, czy wykorzystujemy na przykład quick shots, może się tak zdarzyć, że przy trybie na przykład helix zahaczy o gałąź, się rozbije, czy o budynek, drut i tak dalej, więc nie mamy czujników. Chociaż te czujniki nie zawsze dobrze dodziałają w Mavicu 2 Pro. Ja pamiętam, że wiele razy, kiedy wykonywałem na przykład hyperlapse, promienie słoneczne tak padały, że czujniki wykazywały przeszkodę podczas lotu bokiem. Jeżeli jesteśmy przy czujnikach, zdecydowanie lepiej pod kątem unikania przeszkód i omijania przeszkód zachowuje się R2S. On ma już funkcjonalność bypass. Możemy też regulować, albo zatrzyma się przed przeszkodą, albo wyłączymy całkiem czujniki, lub też ominie nam. Natomiast dwójka Pro zwykle zachowuje się w taki sposób, że zatrzymuje się przed przeszkodami. Także tu jest dużo lepiej. Ja testowałem już ten bypass na przykładzie Era 2 i naprawdę świetnie się spisywał. Miałem kamerę 360, dobrze to wyglądało, pomiędzy drzewami sobie radził genialnie i nie zgubił mnie ani razu. Jeżeli chodzi o dalsze cechy związane z funkcjonalnością, tutaj mamy aplikację starszą DJI Go 4, ona jest bardziej złożona, daje nam większe możliwości, na przykład możliwość regulacji exponential curves, krzywe wykładnicze, jak zachowuje się dron, jak odbiera bodźce z drążków. Tutaj ta aplikacja DJI Fly jest prosta i ona jest intuicyjna, ale ma mniej możliwości. Na przykład nie jesteśmy w stanie ustawić sobie stylu. Dla fotografów czy dla filmowców to jest mega
mega ważne, tak jak ostrość, nasycenie kolorów czy kontrast. W dwójce Pro możemy to spokojnie zrobić, jeżeli chodzi o R2S, niestety nie. Kolejna sprawa dotycząca aplikacji, są fantastyczne tryby inteligentne. Te dwa drony różnią się dlatego, że w starym dronie najpierw wybieramy tryb i dopiero go uruchamiamy, a tutaj najpierw wybieramy obiekt, a później wybieramy tryb. I tryby inteligentne w dwójce Pro są naprawdę dobre, bo mamy tutaj misję, czyli waypoints. Możemy rejestrować przebieg postępów na przykład budowy albo zmiany pory roku, lecąc po tej samej trasie, wykonując fotki lub nagrania, fragmenty nagrań wideo w danym miejscu, albo w punktach określonych przez nas wybranych, albo pomiędzy tymi punktami, więc można zdefiniować sobie funkcjonalność i waypoints działa naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o Era 2S, on ma możliwość wykonania hyperlapsów waypoints i tam faktycznie można zapisać taką misję, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić podczas wykonywania ujęć wideo czy zdjęciowych. To, co mi się bardzo podoba w Mavicu 2 Pro, to jest tryb tripod. On może bardzo wolno lecieć, bardzo precyzyjne, niskie loty, jeżeli zależy nam na fantastycznych, takich delikatnych ujęciach. Genialnie, blisko obiektów, bliżej ludzi i też wolniej się wznosi, co ciekawe, i wolniej opada. Wygląda pancernie, a okazuje się, że ten mały, mniejszy dron, nowszy, szybciej się, dwa razy szybciej wznosi się i opada, bo 6 metrów na sekundę ten 3. I tutaj też te prędkości minimalne w trybie na przykład CineSmooth, one są i tak za duże. Ja wielokrotnie wykonywaliśmy nawet wczoraj taką sesję o zachodzie słońca. Muszę wam powiedzieć, żeby się wstrzelić w tryb przemieszczania się osoby, było mi ciężko, dlatego że ten dron nie ma możliwości ograniczenia minimalnej prędkości. Z nowych trybów, które ma tylko i wyłącznie ten dron, to Master Shots, oczywiście są Quick Shoty, jest też Active Track, jest Point of Interest i Spotlight. Szczególnie Spotlight mi się podoba, bo jest dynamiczny i można wykonywać naprawdę ładne ujęcia, utrzymując obiekt w centrum kadru. Także możemy tutaj oś naszej akcji utrzymywać dokładnie w centrum. Oczywiście nie wszyscy filmowcy lubią, jak obiekt jest w samym centrum, więc można też używać trybów manualnych i dla trybów manualnych zdecydowanie poleciłbym tego drona. Natomiast jeżeli chodzi o te automatyczne, one są proste i ludzie, którzy nie mają tak dużo wprawy, nie latają dużo, faktycznie mogą bardziej skorzystać z Era 2S. Mówimy o prędkościach wznoszenia i opadania. Jeżeli chodzi o maksymalne prędkości w trybie sportowym, dwójka Pro jest szybsza, 72 km na godzinę. Tu mamy 19 metrów na sekundę dla R2S, czyli około 68, 68,5 km na godzinę. Nieznacznie, ale jednak. Natomiast jeżeli chodzi o opadanie, jeżeli chodzi o wznoszenie, tak jak powiedziałem, jest dwa razy szybciej. Jeżeli chodzi o minimalną prędkość, 5 metrów na sekundę, trzeba kupić dłuższe drążki i można zrobić to, lekko ograniczyć ich ruchomość, żeby osiągnąć precyzyjne loty, ale wymaga to trochę cierpliwości, uwagi, czasu i no i też wiadomo, że podejścia. W obu przypadkach mamy tutaj pamięć wbudowaną 8 GB. Jeżeli ktoś zapomni karty pamięci, jest zawsze szansa, żeby krótkie ujęcia sobie tutaj zarejestrować na obu z nich. Jeżeli chodzi o dwójkę Pro, ma podwójny układ IMU i kompas. Tutaj jest pojedynczy układ. Natomiast to, co jest ciekawe, zresztą mamy tutaj napis na śmigle, na ramieniu ADS-B, czyli AirSense, on wyczuwa obecność statków, czy odbiera sygnały, ale nie wszystkie statki załogowe mają takie nadajniki, to po pierwsze, a po drugie, zwykle ta odległość jest znaczna. Ja miałem takie przypadki, że może pokazywał mi 2 km ode mnie, więc to nie jest tak, że leci samolot i my od razu wiemy, tylko to jest dosyć duży margines, jeżeli chodzi o przestrzeń wokół nas. No i słuchajcie, ważne rzeczy na koniec, już takie praktyczne, zakupowe, jeżeli chodzi o wsparcie. Ten dron miał premierę swoją w sierpniu 2018, prawie 3 lata temu, więc widać, że to nie jest najnowszy dron. A co za tym, co z tym się wiąże? On nie ma wsparcia DJI. Nie możemy liczyć na to, że będą kolejne aktualizacje, że jego funkcjonalność się poprawi, bo DJI już w niego nie inwestuje ani czasu, ani kasy, czy energii. Natomiast nowy dron, możemy się spodziewać, że będzie szereg aktualizacji, tak jak na przykład dla Mavica R2. Mieliśmy od premiery do dzisiaj około 8, nawet 10 aktualizacji firmware'u, oprogramowania. Tak, tutaj też możemy się spodziewać takich akcji ze strony DJI. To przemawia zdecydowanie na
korzyść tego drona, bo jego funkcjonalność może być rozszerzona, jeżeli DJI zbada wyniki finansowe, no bo na pewno na bieżąco śledzi, może podjąć decyzję, ok, od jutra rozszerzamy funkcjonalność tego drona i to będzie, i moja recenzja, ten film, on nie będzie w pełni aktualny właśnie już wtedy. Słuchajcie, porównując aparatury z tych dwóch dronów, mogę powiedzieć tak, ta starsza aparatura niestety posiada gniazdo, to klasyczne USB, więc to mikro USB, więc to nie jest wygodna sprawa na dłuższą metę, bo to gniazdo się wyrabia. Poza tym jej zaletą tej aparatury jest fakt, że mamy tutaj wyświetlacz i też urządzenie mobilne jest w dolnej pozycji, musimy głowę bardziej pochylać, natomiast tu już urządzenie mobilne jest wyżej, można też przejściówkę na tablet zastosować i pod tym względem jest super, natomiast nie ma wyświetlacza, jest prostszy i to, co mogę powiedzieć z tej funkcjonalności, on ma dość dobry akumulator, dość długo trzyma ten akumulator. Jeżeli chodzi o rozmieszczenie przycisków, ten ma prostszy układ, tutaj są dodatkowe na przykład już przełączniki trybu lotu z boku, tutaj mamy centralnie, klawisze funkcyjne lepiej rozłożone są w dwójce Pro, mamy je pod palcami wskazującymi, tu jest tylko jeden klawisz funkcyjny pod kciukiem lewym, jednokrotne lub dwukrotne kliknięcie powoduje zmianę danej funkcji, tutaj możemy zdefiniować sobie dwa odrębne klawisze. Niby jest ten lepszy, ale ten jest trochę nowocześniejszy. Nowy kontroler ma też mocniejszy akumulator. Słuchajcie, teraz rzecz bardzo ważna, a mianowicie porównanie dwóch kamer. I to jest właściwie kluczowa sprawa, bo do tej pory mówiliśmy o cechach funkcjonalnych, budowie, sprawach praktycznych, a teraz możemy przejść do porównania dwóch kamer. I to jest kluczowa kwestia dla wielu osób, dla filmowców, fotografów. Tego typu dronami też lata się właśnie dla kamery. To nie są kłady FPV, tylko tutaj możemy spokojnie zawisnąć albo lecieć wolniej, szybciej i właśnie głównie wykonywać ujęcia czy filmy. Dlatego w tej chwili też nagrywam tymi dwoma dronami i będziecie mieli okazję ocenienia, które ujęcia Wam się bardziej podobają. Słuchajcie, patrząc na porównanie kamery, wydawałoby się, że to są te same kamery, sensor jednocalowy, 20 megapikseli. W starszym modelu dwójce Pro mamy jeszcze branding Hasselblad. Po tym jak DJI je przejęło, potrzebowało wesprzeć się marką właśnie i doświadczeniem Hasselblad. Tutaj już tego zabiegu nie zrobiono. Natomiast te kamery też trochę różni. Przede wszystkim różni je to, że nie ma w nowym możliwości regulacji przysłony. Co prawda w starym dronie, w tak małym sensorze i przy tej odległości hiperfokalnej, tutaj nie mamy specjalnie głębi. Wszystko jest w ostrości. Dopiero w Inspire'ze, na platformie Micro 4/3 jesteśmy w stanie jak najbardziej rozmyć tło. W Mavicu 2 Pro ja próbowałem parę razy i może minimalnie, ale nie ma już tego efektu, więc przysłona głównie tutaj jest stosowana do regulacji ekspozycji i mogę powiedzieć, że tutaj znowu w komplecie, w combo są filterki i to nie jest taka duża różnica. Bardzo duża różnica jest natomiast w polu widzenia i właśnie w ogniskowej. Ekwiwalent ogniskowej w nowym dronie to 22,4, tak pokazuje Lightroom. W starszym dronie 28 mm. Dwójka Pro ma też dwa pola widzenia do wyboru, haku lub full field of view, ale myślę, że to szersze pole widzenia jest nieco lepsze jakościowo. Jedna i druga kamera ma możliwość wykonywania ujęć w profilu płaskim, D-Log. I co jest to jeszcze ciekawe, że tutaj mamy 10-bitową gamę kolorów, czyli faktycznie dobrze to wygląda. Mamy też jeszcze profil Sony HLG i też oczywiście kolory normalne. To, co można rekomendować przy postprodukcji, to zdecydowanie D-Log. Jeżeli chodzi o ten profil płaski, to co jest też ciekawe, dla starszego drona Mavica 2 Pro, on jest bardzo mocno wyprawiony.
ekrany. Trudno jest przy tak niskim kontraście i nasyceniu kolorów nawet stwierdzić, czy nie prześwietlamy ujęć wielokrotnie. Natomiast ten nowszy dron już ma taką ciekawostkę, że po pierwsze ten D-Log, ten obraz wyprany, on nie jest tak mocno. Natomiast druga sprawa, że podgląd jest w kolorach normalnych, w sensie naturalnych kolorach. Więc to jest też dość ciekawa sprawa. I to zostało wprowadzone przy ostatniej aktualizacji właśnie firmware'u do tego drona. Jeśli chodzi o ustawienia stylu, tutaj Mavic 2 Pro faktycznie bije na głowę nowego drona. Tu nie pogramy specjalnie ostrością, kontrastem czy nasyceniem kolorów. Wszystko mamy już gotowe i wychodzi nam do postprodukcji. Natomiast w przypadku dwójki Pro możemy też na etapie wykonywania ujęć też dostroić sobie kontrast, ostrość czy saturację właśnie. Porównując możliwości fotograficzne, pomijając już samo pole widzenia, to faktycznie dwójka Pro moim zdaniem jest nieco lepsza. Troszeczkę jest lepsza też w zakresie tych niskich czy wysokich ISO, czyli słabego światła. Mogę powiedzieć, że odrobinę jest lepszy ten dron. Natomiast jeżeli chodzi o nowego drona R2S, tutaj mamy bardzo zróżnicowane ustawienia ISO w zależności od tego, co robimy i w jakich profilach, czy wykonujemy ujęcia filmowe, czy fotograficzne, czy w profilu normalnym, czy płaskim. Zakres czułości bardzo się zmienia. W dwójce Pro on był dość uproszczony. Tutaj mamy złożoną sprawę i niejednokrotnie można się zdziwić, że na przykład max ISO to jest tylko 800, ale dla innego ustawienia jest zdecydowanie wyższe. Słuchajcie, ale kluczową sprawę zostawiłem na koniec. Pewnie wiele osób na to czekało. Jeżeli chodzi o rozdzielczość i klatkaż, no to przecież kluczowa sprawa. Nowy dron oferuje nam już możliwość wykonywania ujęć w rozdzielczości 5,4K w 30 klatkach na sekundę, natomiast rozdzielczości 4K nawet do 60 klatek na sekundę. Co prawda jest wtedy crop, czyli kadrowanie, ale mimo wszystko jesteśmy w stanie takie ujęcia wykonać przy spokojnych lotach. I technicznie jest możliwe zwolnienie ujęć w 4K o połowę, czyli uzyskanie takiego semi-slow motion. Zatem jeżeli filmujesz, można by wziąć pod uwagę, że ten dron jest nieco lepszy, aczkolwiek ma też swoje inne niuanse, o których mówiłem wcześniej. Więc jednoznacznej odpowiedzi nie ma, który z nich jest lepszy. To zależy, co chcesz uzyskać. Słuchajcie, kończąc ten epizod, mogę powiedzieć tak. Tak naprawdę technicznie oba drony są naprawdę genialne i dużo zależy od naszych umiejętności, czasu, pasji i możliwości, bo można nawet miniakiem zrobić ujęcia, których druga osoba nie osiągnie Maviciem 2 Pro. Wszystko zależy od Ciebie. Ja bym powiedział, że dla mnie, jeżeli chodzi o kompaktowość, wyższą rozdzielczość i klatkaż, byłoby to ok, ale z drugiej strony przy filmowaniu brakuje mi w nim takich spokojnych trybów lotu, na przykład tripod, który był tu. I brakuje mi też możliwości ustawienia stylu tych ujęć, które wykonuję. To jest chyba tyle, co przygotowałem na dzisiaj. Jeżeli o czymś zapomniałem, to bardzo proszę Was o to, żeby uzupełnić w komentarzu, bo wiadomo, że jeden człowiek, który mówi z głowy, nie jest idealny. Pozdrawiam wszystkich widzów, także tych, którzy zawsze mają coś do mnie. Bardzo się cieszę, że obejrzeliście ten materiał do końca. W nagrodę dla Was za cierpliwość i za wytrwałość mam darmowy warsztat Filmujemy dronem. A dla wszystkich osób, które chcą czegoś więcej, zapraszam na Drone Bootcamp, na moją platformę. Zapraszam też do moich warsztatów tematycznych i produktowych na platformie Drone Bootcamp. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki serdeczne za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnym epizodzie. Cześć!